Witam bardzo serdecznie, z tej strony AS18. Ponownie nagrywamy kolejne odcinki, czyli robimy alchemię. No i oczywiście wreszcie udało mi się wyzdrowieć, jak to słychać. W międzyczasie, jeżeli nie tracić czasu, to wejdziemy tutaj. No tak, trzeba nam przerobić pomyłkę. I tutaj właśnie oczywiście przerobimy 20 korów. Jeden wczoraj wydropiłem podczas eventu. Nie wiem, co to za event był, ale wiem, że Mikołaj był. Tutaj też z tomboli wypadło. Dobra, to jedziemy. Całe szczęście choroba już jest za mną. Tydzień mnie trzymała. No, surowe, myślałem, że coś lepszego dostanę. Ale wreszcie przeszła, jedynie coś tam ucho mi się zapycha, nie wiem dlaczego. No i jedziemy. Na razie widzę, nie jest tak źle. On co tutaj? No tak. Czyli znowu nie będzie żadnej próby na Rubina, niestety. Ajajajajaj. Trzeba będzie chyba któregoś dnia przysiąść i trochę tych odłamek podrobić, bo jak widać, szału nie ma. Niestety. Ale może jakaś szansa przynajmniej na rzadki będzie. Zobaczymy. Oczywiście będę miał też wam parę kwestii do przekazania. Jak to zrobię. Jest to jeszcze jakiś szlifowany. Tu mamy dwie szanse. O. A. Dobrze, rzadki. O, szansa na antymagiczną obronę. Kurde, nie ma. Kaska by się przydała, bo... Ostatnio. O, no i to tyle? Oj. Dobra, przynajmniej mamy rzadki. Same rzadkie, oprócz jadeitu. A tak to nigdzie chyba antyta nie mam. No, ujdzie. Chociaż liczyłem, że coś lepszego będzie. A tak, to mi nie jest potrzebne, bo akurat tu przed chwilą kopałem. Mam kolejną kwestię do przekazania, czyli jak był event, wspinajmy się z GM-em. No ten event to oczywiście praktycznie można powiedzieć, że był udany, ale nie był udany. Jedno jest pewne, że ja więcej nie będę żadnej broni ulepszał, bo pali jak nie wiadomo co. No i jedynie co ulepszyło to chyba kulczyki na plus 6, to oczywiście dla buwki, bo tam inteligencja jest. Oczywiście będę musiał trochę jeszcze tego nadrobić, bo chcę na plus 9 zrobić, chociaż pewnie i tak nie zrobię tego, tylko raz udało mi się ebo zrobić na plus 9, ale zobaczymy. No dobra, dalej to event z Mikołajem. O właśnie, teraz jak oglądacie, to jest niedziela. Wczoraj był event, że trzeba było w 10 miejscach znaleźć Mikołaja. I oczywiście miałem farta, że udało mi się nawet go znaleźć. Dwa razy zająłem pierwsze miejsca, to dostanę dwa razy kupon 30 SM. Możliwe, że w przyszłości będzie konkurs na to. Jeżeli oczywiście będzie się dał tym handlować, bo jak nie, no to niestety. I raz zająłem drugie miejsce, czyli dostałem kamień duchowy i białą perłę. No, oczywiście, kamień duchowy jak najbardziej się przyda. Po malutku szarża się wbija, chociaż no, jeszcze trochę to zejdzie. Coś... Aha, no i też jak pierwszy raz Mikołaja spotkałem, to nie wiedziałem, co z tym trzeba zrobić. Czy prawda było napisane, że handel dać, dałem handel. Później Mikołaj odrzucił, bo ktoś inny przyjechał. A ja dalej handel klikałem, bo myślałem, że to od razu ma dać ten kupon 30 SM, a dopiero pod koniec się dowiedziałem, że to w późniejszym terminie dadzą. No niestety, no taka wtopa u mnie. Więc jeżeli GM Yukio to nagrywał, to nie wiem, co on sobie pomyślał. Dobrze, dalej. Aha, szarfa. Kupiłem właśnie nową szarfę. Kurczę. Może trochę przybliżę, bo te sufity już mi dachy przeszkadzają. Szarfa, jak widzicie tutaj, 19%. Chciałem właśnie kupić 19-20% i podobno one chodzą jakieś około 600 milionów czy coś takiego. Ja normalnie tak sobie chodzę w M1, patrzę, szarfa 19 za 450 milionów. A ja takie, coś to chyba za tanie jest. Się tak zastanawiam, ale myślę, dobra, kupuję. No i mam szarfę, czyli tu jest, jak miałem 10%, to teraz będę miał, proszę bardzo, taką 19. No i trzeba przyznać, że bardzo ładnie ona wygląda. Chociaż
Może broń zdejmę. O, ta prosto stoi. No i bardzo ładna. I od do tego oczywiście mam łuk, bo będę do szarfy wsadzał bonusy. I łuk jest taki. Co prawda pomyślicie, skąd te boty się wzięły, ale postanowiłem właśnie, że włożę je, bo miałem trochę... Znaczy na 70 levelu udało mi się zdobyć właśnie coś takiego za czerwanie przedmiotu, bo z księgi wyleciały, więc myślałem, no dobra, to się przyda do mieszania. I miałem jeszcze takie 3 dodań broni, bonów. No, oczywiście tak zrobiłem, dodałem chyba 1, 2, chyba 2 się właśnie dodały, ja jeszcze 2 miałem u siebie. I proszę bardzo, 4 bony, a 5 bon to chyba dopiero za drugim wszedł. Też coś tam miałem chyba z eventu wielkanocnego. Więc teraz mam coś takiego i chyba postanowiłem, że jednak chyba nie będę... Oczywiście szybko się przeniosę tam. Że nie będę chyba... Windows? Nie będę zmieniał bonusu, bo... mi się właściwie takie podobają. Jak do szarfy wsadzę, to będzie wszystko co prawda po jednym. No ale jakbym zawsze miał silne przeciwko... diabłom 20%, to by dawało 3%. No ale myślę, że jednak taki skąpy nie będę i chyba coś takiego właśnie zrobię. Oczywiście szybko szarfę włożę, to wam mniej więcej pokażę, jak to będzie wyglądać. Chyba to, tak? Czyli to, łuk, tak. I właśnie wynik końcowy tak wygląda. Tylko oczywiście mam zamiar na plus 6 ulepszyć, że ta wartość ataku trochę większa była. Więc trochę powinna mi to szarfa dawać. Tam trochę się już właściwie przygotowałem na to ulepszanie. I... No właściwie to już chyba, jak wam zaprezentowałem tę szarfę, to mogę w tej szarfie już jeździć. Czyli tamto mogę schować. Mam jeszcze szarfę 5%, 1%. Jak jeszcze 1% się zrobi i się połączy razem, to może będzie piątka. Później połączy się 2 piątki, będzie dycha, więc będzie szansa, że może jakaś 12, 13 będzie. A tutaj właśnie mam coś takiego już na ulepszanie, co prawda mało trochę tej zwoi, mam wątpię, żeby to na plus 6 weszło. I tu zwoje wojny, tutaj trochę też odłamków narobiłem. Więc liczę na to, że coś się uda. No, dobrze by było na te plus 6. Ale to jeszcze w międzyczasie otworzymy tutaj takie pierścień Lucy, żółci niedźwiedzia. Żeby ten odcinek nie był troszkę przynudny. To się sprzeda. Sprzeda, patyk zostawi, to się zostawi. No dobra, co jako ostatnia kwestia. Aha, event górniczy. Dzisiaj właśnie będzie też event górniczy, ale mnie najprawdopodobniej na nim nie będzie. Bo raczej na innej grze będę grał, będę coś tam nabijał punkty. Więc chyba zostanę właśnie na Dark Orbit. Czy to glewia. To samo co rok tam. Na się nie świeci. No tak, pewnie to i tak po 24 godzinach zginie. Czy ja mam jeszcze coś wam do powiedzenia? Chyba nie, jedynie muszę w stronę biologa się wybrać, bo oczywiście konarki zacząłem robić. Proszę bardzo, na razie 11 konarków, nie jest tak źle. No i raczej będę się z wami żegnał. Chociaż mam jeszcze jedną kwestię do przekazania, ale to może w następnym odcinku to zrobię. No nic, to ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.